Jest też polski akcent, że pod domem u nas stoi kaszel 650, ładnie utrzymany, zadbany. A to dzień dobry ze Splitu. Maluszka trzeba było nagrać. To maluszek, no tam tego, ten. Dzień dobry, dzień dobry. Jestem z Kobry. Od tej strony walimy? Tam jest kawiarnia są. Czy idziemy na kawę ciastko, czy jak co plan jest? Kawę ciastko. Tak, nie odpuszczę tego kumnia, bo cały jest kawę ciastko. Tak, rybnie jest. Tam był jakiś... To idziemy tędy, dobra. No, ładny dzień się zapowiada. No to idziemy. Wczoraj zaczęliśmy, zwiedzamy już troszkę, obeszliśmy troszkę miasta, wiemy już jak się poruszać. Jak zajebistym miasteczkiem jest Split. No. Wąskie uliczki, dużo ukrytych knajpek, barów, kawiarenek. Jest przechód zajebiście, naprawdę jest bardzo ładne. Dubrownik, moim skromnym zdaniem, jest troszkę taki bardziej przereklamowany przez to stare miasto i przez Grę o Tron, chociaż tutaj też kręcili Grę o Tron, w podziemiach ponoć. Ceny. I ceny, tak. A tutaj jest tak w miarę cenowo, można znaleźć fajną knajpkę, można piwo wypić za 4 euro. Słodycze są, no jedzenie jest w różnych cenach, to zależy, ale fast foodów jest, bardzo miasto fast foodów, no bardzo dużo jest budek z burgerami, z takimi rzeczami, gdzie można coś tak na szybko wszamać, jakościowo i cenowo jest zajebiste. Wczoraj burger wjechał, był przepyszny, a cenowo o niebo niższy niż na przykład w Austrii. Dużo jest takich knajpeczek, zresztą ile się da to ponagrywamy, ile się da to powrzucamy. Jest czysto, Dubrownik był brudny, jest czyściutko, jest przygotowane pod turystów zajebiście. Jedyny problem tutaj w Splicie jest to, że bardzo dużo restauracji jest na tyle małych i nieprzygotowanych, że nie mają toalet. Tu są toalety publiczne, rozlokowane też nie w wielu punktach, ale idąc do knajpy, gdzie można wypić piwo czy drinka, trzeba się z tym liczyć, że można się tam wcale nie wysikać, nie? Też jest dziwne, bo siedząc na dwóch, trzech piwkach, wiadomo, że zaraz przydusi. No i trudno, trzeba zapierdalać przez większą część miasta, żeby gdzieś rzucić balast. Rozbudowany transport elektryczny. Mieliśmy iść na Fishmarkt, ale nie wiem, czy dojdziemy. No. Tyle szczęścia, to nie mają małe dzieci, jak jedzą cukierki. Kocha ciasta w paszczu i poszła. Taka polska karpatka w wersji... wersji... Nie, kremówka, dosłownie... Karpatka. Takie nadzienie jak do Karpatki, no. Tyle szczęścia. Dobra, bo nie mogę jeść. No ja chcę właśnie, żeby się upajdała. Knajpka na knajpce. Knajpką pogania. Nie, my dzisiaj wypałujemy na... Jedzenia jest od chuja, ale my dzisiaj fast foodowo jedziemy, bo jest tyle fast foodów, że... Bardzo fajnie.
A my dzisiaj na śniadanko tak delikatnie zaczniemy od burgera. Polecana knajpka, malutka burgerownia. Miejsca w środku za dużo nie ma, ale burgery są zajebiste. Także idziemy próbować. Nie da się tego. Tak zaczynamy śniadanie z picia na bogato. I do tego kawka. Napój izotoniczny perlowaczek. Jedziemy ze śniadaniem. Przepyszny burger Gecho na śniadanie. Tak to tutaj ładnie wygląda. Czy można rejs stateczkiem sobie jakiś odwalić. Idziemy do tego pałacu. Muszę zaraz wygooglać, jak on się nazywa, żeby nie spieprzyć. Poukrywane są restauracje w takich miejscach, że masakra. Tu jest jedna. Jest uliczka. No, tu jest też uliczka. Taka, że się dwie osoby nie mieszczą. Tu też jest restauracja, ona była wczoraj wieczorem otwarta, teraz wiadomo, że to jest. Jest masakra. Tu można naprawdę spędzić bardzo dużo czasu na łażeniu, próbowaniu jedzenia, piciu piwa lub drinków, co kto lubi. Sztuczne, ale ładne. A to jest jeden z takich większych placów w środku. Oczywiście nic innego tu nie ma. Tylko kafejki, kafejki, kafejki. I tak jak we Włoszech. Stare budynki, zajebisty plac. Ludzie siedzą, piją kawulce, aperitivo. A tam już jest to starsza część miasta. Żebym nie spierdolił, to ten pałac się nazywa Diokleciana. Tak se kurwa wygooglałem, a co? Wchodzimy w centrum zombie. Proszę, można się zważyć, pani zmierzy. Chcesz się zważyć? Zostawimy pani dwie kuny. Ładne, stare zabudowania utrzymane. Czuję się jak w Rzymie. Klimaty takie jak, no. Klimaty rzymskie. Ale i że... No i ludzi też jest dużo od razu. A w centrum, wczoraj jak chodziliśmy po uliczkach, było mniej ludzi, bo oni wszyscy siedzą tutaj. Tutaj chodzą wszystkie wycieczki, wszystkie... Wszystkie wycieczki, są też strażnicy gotowi na zdjęcie, ale wygląda to bardzo ładnie. Teoretycznie jak w Rzymie, no. Rzymianie też. No.
się troszkę wybrzuszają, konstrukcję stworzyli, fajnie to wygląda. Sfinksa swojego też mają. No, wygląda to zajebiście. Jest to coś z tą dziurą. Ale jest, no, robi wrażenie ładne wszystko. I dziura. Idziemy gdzieś na jakiś punkt widokowy, na tej dziurawej. Na to dziurawe pomieszczenie. Nie wiem, ten sam pałac jest dziwna nazwa, już zapomniałem. Ładnie, no. Ale ceny też są przyzwoite, no kurwa. Nie za 33 euro za osobę, jak w Dubrowniku założenie po murach. Te podziemia, jak nas puszczą za normalne pieniądze, też pójdziemy. Ja bym tam chciała. Nawet jak ty nie będziesz chciał, to ja ci zapomnę. To sobie idź. Chociaż... I nie wracaj. Patrz, tu można się wysikać, widziałaś? Patrz. Na ludzi? Ale zobacz, no, tu masz specjalny odpływ. Coś tu sikasz tam leci. No, całkiem wysoko nie weszliśmy. Ale tak to wygląda z góry. Stare daszki, stare zabudowania, stare mury. Wiatr wieje. Tam jest porcik. Tam jest Aga. I tam jest całe miasto. A to jest ta dziura, co byliśmy przed chwileczką w tym budynku. Aga szuka dziury. To ci nowinka. Fajnie. To jest podziemne przejście ze sklepikami, gadżetami, kurtkami. Można wyjść w porcie. Sklepiki, ładnie. Bardzo, kurwa, ładnie. No. Wygląda to zajebiście. I to raczej jest chyba wszystko tak jak było. Chyba tylko lastrykiem wylali, kanalizację zrobili. Ale reszta wygląda na oryginalne. No jak wszędzie. Mydło, widło, kadzidło, powidło. Wszystko to jest, nie wiem. Ale to są niektóre fajne rzeczy, bo jest ręcznie robione. Handmade, co? Się można, kurde, na pewno zgubić. Jakieś
No, tu jest wysoko. O kurde. So do you hate them now or do you like them? I'm asking because they film game on us here. So that creation somehow is doing well. But we're gonna get to there. There's no issue. Chop the artist's hands or head off, bringing another one to finish the work to the customer's satisfaction. Today, I suppose we would call this photo chopping. In this case, idealized portrait is a photo. Let's make a lot of hearing today. Ale ja tam z nikt bym nie kręciła. Dlatego widzisz, ja nie jestem, wiem, że ty lubisz. Fajnie chłodno było, bardzo fajnie, bo jest bardzo duże. To właściwie tam wychodziło, że tam na dole to się wszystko działo. Też masz być. Tutaj na górze to jest zrobione wcześniej, to jest na dole. Nie no, to jest to, co mówią, nie? Że tam wszystko było na dole. To już tutaj też nie będzie, że nie masz bilet. Są fragmenty oryginalnej podłogi, dywany mozaikowe. No ktoś się musiał tutaj pierdzielić tym. Ktoś ma i pokoje można. Czy ludzie jeszcze mieszkają w tych takich ruinkach z klimatyzacją? Masakra. Wszystko się nie nadaje do mieszkania. Są ruiny tych pałaców. A stąd widać całą dziurę. A tu garaż mieli? Garaż na 3 rydwany, 6 koni, no. Zameczek kurwa taki był przedni. Czyli zobacz, to wszystko było bardzo nisko, wiesz? No. Znaczy wiesz, z jednej strony tu jest nisko, ale to jest wysoko. Właśnie nie wiem, jak oni to odbudowali, nie? Ale ten dom tam to jest mistrzostwo świata, że tam ktoś mieszka. Czujesz to? Nie. Tutaj był chyba garaż właśnie, taki wjazd. Jeszcze nie zdążyli Chorwaci tego ogarnąć. Szkoda. Się opierdzielają troszkę, no. A, tu boczki. Przepłynął dzisiaj znowu wycieczkowiec. Tych ludzi jest od chuja, się wysypali, to rzeczywiście. Czy można powiesić? No. Tu też jest ruinka taka.
Może iść tam. Może iść tam. Ale zatem. No tourist era. Skończyli kawę, poszli śpiewać. No, to jest tak, tam byliśmy. Ale powiem ci, żeby tutaj znaleźć, no w sensie, że gdzieś tu? Nie, musiałbyś według mapy chodzić dosłownie. Tak o. Restauracyjka jakaś. Jest menu? Jest menu? Tam jest na stole coś, no. Zobacz tam, jak możesz. Taka uliczka schowana. Gdzieś tam, gdzieś tam. A zajebista. Jeszcze sklepienie jakieś. Jak we Włoszech. I taka kawiarenka na schodkach też ukryta. Fajnie z Chorwacji to, na dzień dzisiejszy, że cenniki już mają przeliczone na euro. Ceny mają w kunach i w euro. Gdzieniegdzie można płacić w euro, ale gdzieniegdzie nie można płacić w euro. Znaczy można, ale czy... Nie, no nie wiem. Naliczą swoją stawkę, o to mi chodzi. Też mogę, no wiem, czy to... Tak śmiesznie troszkę, bo z jednej strony można, jeżeli jest cennik w euro, no to powinna liczyć, jest przelicznik w euro. Ale ona, tak, ona no, tutaj wyszła piwo, kawa kosztowała 5 euro, a łoweczka z woła 6 euro. Mówię jej, że jest 5 cenniku, a ona mówi nie, że to jest, że tu jest, tak, że z Chorwacji płaci się w kunach. Jak nie masz kun, to płacisz w euro, to płacisz jeszcze więcej. A tu byliśmy wczoraj. Nie byliśmy? A mi się wydaje, że byliśmy u niego. Jak w Rzymie. No. Fajnie, bo w Chorwacji nie trzeba jechać do Rzymu. No, mają się czym chełpić, a to tak naprawdę zasługa Rzymian. No, gdzie? Brama główna jakaś taka, wejściowa też. Tak to wygląda z drugiej strony. Ładne. To jest ten pałac cały właśnie, jeden z pałaców, nie? Mury pałacu. Jakiś kościółek. Dominikańska to jest cerkwa. To jest główny deptaczek Splitu. Imprezowy chyba, bo to knajpka. Na knajpki też jest, palemki są. Drinki się leją. Wczoraj jak przyjechaliśmy, było już popołudnie, było około godziny trzeciej. Było fajnie, no. W miarę luźno, a teraz jeszcze te statki. W sumie po czwartej statek odpływał, a teraz przypłynęło to wszystko z rańca albo w nocy. No i się zombiaki wysypały. No. W
tam cała statkownia. Dzisiaj pogoda jest zajebista na rejsy. No, w ogóle na plażowanie też. Na plażowanie też, no. Słonko na parze niemiłosiernie. Jak na październik już prawie. 29 września dzisiaj jest, także... Ja sam muszę w ciemię tu znaleźć, bo to jest za gorące. Tam nie znajdziesz się. To myślę na tą ławeczkę, tak jak są właśnie przy wodzie. Usiąść. To mówiłem, czy chcesz się już przebrać. Łapiemy sobie ostatnie promyczki słońca. Niestety jutro już tylko trampek i w kierunku domu sundown. Proszę, to jakaś ta się tutaj trafiła. Syrena morska. Fajnie taki luzik ostatnie dni, gdzie u nas zimno. A do tego jeszcze elektrolity zimne. Teraz idziemy jeszcze na plażę zobaczyć, jak to wygląda plaża tutejsza. No, korzystamy pełną gębą. Jakiś misiu? Czekaj, to był jakiś biskup, dokładnie. Duży jest. Paluchy ma kurwa takie straszniaste. No jest na wejściu. Na wejściu do. No, do na, przy głównej bramie. Do starego miasta. A my dzisiaj od tyłu wszystko. A my dzisiaj na dupę strony wchodzimy zawsze i tak jak zawsze nam to nawet wychodzi. A teraz oficjalnie wchodzimy. Stare miasto, tak. No ładnie to wygląda. Ktoś miał kurwa rozmach w tamtych czasach. Nasi politycy teraz troszkę są oszczędniejsi, można powiedzieć, bo nie budują sobie kurwa takich pałaców. Złote wrota, wiem, że srebrne wrota. No są pokoje, tam są kwiatki były w oknie. No. Tam można, tam jeszcze też nie byliśmy i tu też nie byliśmy. Zobaczymy, co tu jest. Lumer Shop. Siostry Dominikanki to są. Kinoteka. Restauracja pewnie jakaś. Nie, nie, no przed chwilą żeśmy żarli, to nie ma, nie ma sensu. Tam nie. Tam. Doszliśmy do plaży w Splicie. Jak to? O, ale. Daje, daje może tutaj. Ale ludzie się kąpią, znaczy się woda cieplutka. Plaża jak w Stegnach. To miałem powiedzieć właśnie. Masz jakieś pieniążka dla niej? Nie mam. Mam, nie mam. A co masz, chcesz dać? Może lekko podkurwione.
Idziemy usiąść na piaseczku i walnąć browara. Nic innego. No i zakończamy nasz urlopik w Chorwacji. W ogóle w Chorwacji, trzeba na dłużej, wszędzie gdzie byliśmy. 2 tygodnie jebły. Teraz 2 dni w siodle, powolutku do domu. Wybrzeżem chorwackim, później przez Włochy. No i niestety do roboty. Także ostatnie drinki, piweczko w Splicie, w Stegnach. Ciekawe co z tego posklecam. Jednokomórkowiec. Nie ma tak jak z żoną porozmawiać przy drinku. Ja pierdala. Tak żyje deptak wieczorkiem. Czwartek, nie ma ludzi za dużo. Aczkolwiek mało też nie jest. Babcia popatrzyła. Zadowolony? Pierwsza. Tak. Bo cały czas chodzimy bez.